Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj speedtest porównanie Huawei P Smart 2019 kontra Honor 10 Lite. W obu smartfonach ten sam procesor Kirin 710, w przypadku P Smarta 3 GB pamięci RAM, w przypadku Honora 10 Lite 4 GB pamięci RAM. Sprawdźmy to co zwykle, jak szybko odpierają się aplikacje, jak one pozostają w pamięci RAM, który smartfon jest szybszy, który lepiej zarządza RAMem. Sprawdzajmy, praktycznie oba bardzo podobne, z tej samej stajni, te same prawie że podzespoły, różnica 1 GB RAMu. Więc lecimy. Oba telefony oczywiście wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. No to sprawdzajmy, co tutaj będzie. Pierwsze co? Allegro. Pierwszy Honor. Następnie AliExpress. Tym razem dla P-Smarta. Ceneo. O, tutaj jakiś małe pozwolenie, więc trzeba by jeszcze raz to wykasować i zróbmy, żeby to było sprawiedliwie. Następnie mamy Ceneo. No remis. Co mamy dalej? Galerię. Też remisowo. Następnie mamy HBO Go. Szybciej Honor, następnie Ipla, praktycznie remis, jak dojadę.pl, no, mimo że to coś trzeba było zezwolić, to i tak szybciej w Honorze, następnie mamy jak dojadę.pl, to już było, właśnie pomyłka, mapy. No mapy tutaj szybciej Honor doczytuje. P-Smart coś się przywiesił. Następnie player.pl. No znowu zrobimy mały restarcik. Ciach. Powróćmy sobie do playera. No i remis. Następnie mamy OLX. Remis. Idziemy dalej. Pyszne.pl. Też remis. Następnie Pizza Portal. Również remis. Sklep Play. Tu minimalnie szybciej P-Smart. Spotify. Dla Honora troszeczkę szybciej. TapTalk. Też troszeczkę szybciej Honor, TripAdvisor, o tu coś chce się logować, ale tego nie będziemy robić, więc może małe poprawka, jeszcze raz, aby było sprawiedliwie, TripAdvisor. Dla Honora minimalnie. Twitter. Też dla Honora. Następnie mamy Uber. Minimalnie, mimo że coś chciał, to też Uber wygrał w Honorze. Wykop. No też minimalnie, ale bardzo minimalnie Honor. I YouTube. Bardzo podobnie, chociaż tu chyba P-Smart minimalnie. No nie da się ukryć, że telefony są bardzo podobne, jeżeli chodzi o działanie, ale mam wrażenie, że minimalnie troszeczkę szybciej działa Honor. Ten 1 GB RAMu, no nie, ale takie mam wrażenie. Dobra, zobaczmy co z RAMem, co pozostało w RAMie, co nie. No to sprawdzamy po kolei. Allegro, w obu przypadkach ubite. AliExpress, no to też widzimy, że nie w RAMie. Ceneo. No też nie bardzo. Galerie. Tu jakby z RAMu. HBO Go. Aplikacja uruchomiona ponownie. Ipla. No Ipla. Tak jakby z RAMu w obu. Jak dojadę. Też jest restart.
mapy. No nie z RAM-u. Następnie player.pl. Też zrestartowany OLX. No to też nie jest uruchomienie z RAM-u. Pyszne.pl. Też ubite. Pizza Portal. No, powiedziałbym, że ponownie uruchomione. Sklepy tu w pamięci RAM, tutaj nie. Spotify. No praktycznie jak widać ubite w obu. Tu w RAMie, tutaj nie. TripAdvisor. Ubity. Twitter. Tu w RAMie, tutaj w PSmarcie niestety nie. Ubery się zrestartowały. Wykop. Wykop, no tak samo, średnio z RAMu. YouTube. Ubity. No więc oba telefony praktycznie źle zarządzają pamięcią RAM. Ten ma gigabajt więcej, no to kilka aplikacji było w tej pamięci więcej, a ten ma 3 giga, no niestety słabiej, ale no jeden i drugi, no to nie wygląda dobrze. Dobra, przejdźmy do gier. Zobaczmy, który będzie lepiej i szybciej odpalał gry. Tutaj nie ma niestety Asfalta 9, nie wiem czemu nie da się go zainstalować, więc lecimy Asfalt 8. Jak będzie w przypadku gier, który będzie szybszy? Na razie minimalnie widać, że Honor, ale czy tak będzie do samego końca? No, troszeczkę szybciej Honor odpalił tą grę. Dobra, lećmy dalej. Co tuż mamy? Temple Run 2. Kolejny tytuł i czekamy. Znowu coś szybciej Honor? Czy nie? Zaraz się okaże. No tak, ewidentnie Honor. Dobra, niech sobie dojdą do końca. No i widać, kto wygrał. Następna z gier będzie to Subway Surfers. I cóż, co dalej? Znowu Honor. Dobra. Kolejny tytuł. Dead Trigger 2. No ewidentnie, Honor wypada szybciej. 10 Lite. Tu już mamy grę odpaloną. A PSmart, no dopiero teraz. Następna gra będzie to Asphalt Extreme. Czyżby znowu taka sama sytuacja? Dokładnie tak. Honor 10 Lite pierwszy. Cóż mamy dalej? Dalej mamy Unkilled. I w przypadku tego tytułu będzie tak samo, czy może PSmart wygra? Nie, również minimalnie szybciej Honor. I mamy ostatnią grę, PUBG Mobile. Jak tutaj będzie wyglądać sytuacja? Czy któryś coś nie będzie chciał pobierać? Zaraz zobaczymy. Jak na razie prowadzi Mate. PSmart coś przywisł, że tak się wyrażę. Ale nie, ewidentnie. Ewidentnie wychodzi na to, że o, ten coś dociąga. Dobra, to zrobimy może jeszcze raz uruchomienie tej gry, niech on sobie tylko ją odpali. Ale wrażenie jest takie, że chyba jednak Honor tutaj wypada lepiej. Ale sobie to jeszcze raz przeanalizujemy. Tutaj zabijamy PUBG. W przypadku PSmarta ciach. Wracamy. Też wracamy i jeszcze raz PUBG. Jak to będzie wyglądało? Tak samo, czy będą jakieś różnice? Zaraz się dowiemy.
Może to był problem, że sprawdzał wersję, zaraz się dowiemy. Ale nie, troszeczkę też szybciej Honor. Widać, że tutaj troszeczkę mu to lepiej idzie. Już kolejny raz nie będziemy uruchamiać PUBG. No, ale podsumowanie, jeżeli chodzi o gry, mimo że procesory te same, różnica tylko gigabajtów pamięci RAM, Honor 10 Lite wypada lepiej niż PESMART 2019. W przypadku aplikacji nie widać tego aż bardzo, ale w przypadku gier no dość znacząco. Jeszcze dajmy odpalić się tutaj do końca. Coś sobie pewnie weryfikuje, to co ściągnął, więc dobra, już nie będziemy w to wnikać, ale widać, że Honor lepiej. Dobra, zobaczmy jeszcze co z RAM-em. Asphalt 8 ubite. W obu przypadkach nie w ramie. No, wracaj. Temple Run 2 tak samo. Gra jest ubita, nie w ramie. Subway Surfers. Nie zawodzą jak na razie telefony. RAM nie działa, mówiąc krótko. Dead Trigger 2 ubite po całości w obu. Dobra. Następnie mamy, no bez mowy, w ogóle już coś kuleje lekko. Asphalt Extreme, no też nie w ramie, w obu smartfonach. Halo. Unkilled, też ubite, bo widać, że nie w ramie. I PUBG. Widać, że przycisnąłem telefony. No tu w ogóle nie chce się odpadać i zaczynają gorzej działać, ale gry praktycznie żadna w pamięci RAM, więc równie źle w obu przypadkach smartfonów, więc no tutaj żaden nie wygrał, więc tak słabo to trochę działa. Dobra, widzicie, ale w porównaniu między jednym a drugim, no to chyba lepszym wyborem jest Honor 10 Lite. Gigabyte pamięci więcej i troszeczkę szybciej działa niż PESMART 2019, mimo tych samych procesorów. Tyle z mojej strony. Macie oczywiście jakieś pytania, porównanie jednego i drugiego, playlisty odnośnie ich, porównanie z innymi smartfonami macie, możecie sobie zerknąć. Macie jakieś pytania, oczywiście piszcie. Na dole linki do społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Łapka, dzwoneczek, subskrypcja, ale to wiecie, komentarz dla statystyk. No i cóż, tyle. Honor 10 Lite kontra PESMART 2019. Z tej strony Cek, trzymajcie się ciepło. Hej!